skąd ta powaga? Przecież to tylko Flash. Ze świecą szukać współczesnych gier bez mikropłatności. Twórcy State of Decay 2 stają jednak temu naprzeciw, gdyż podczas jednego z livestreamów obiecali oni, że w drugiej odsłonie gry survivalowej z zombie na czele nie pojawią się żadne płatne przyspieszacze czy po prostu ingerencja walutowa. Niewykluczone są jednak dodatki. I think you have to be kind of a special kind of crazy to want to make games. It's a crazy idea. Like, you have to be a little bit of a madman to do it. Midwinter Entertainment przygotowuje kolejny tytuł. Twórcy Battlefielda i Halo tym razem prezentują strzelankę TTP, która nacisk kładła będzie na multiplayerową rozgrywkę. Scavengers zabierze nas do świata, gdzie Ziemia po wielu katastrofach pogodowych doczekała się kolejnej epoki lodowcowej. New Ice Age, and then you have this mysterious disease that's been spreading through the world. Kojarzycie Game Dev Tycoon? Gra, o której swego czasu było głośno m.in. z powodu ciekawych zabezpieczeń antypirackich. Chyba nawet robiłem o tym materiał. Tym razem jednak twórcy zaimplementowali zupełnie nowy tryb. Polegający na wykorzystywaniu zabezpieczeń DRM i wprowadzeniu wysokiego poziomu trudności. That's the trouble with dreams. Niestety, wszystkich fanów oczekujących drugiej odsłony Pillars of Eternity zmartwi informacja o drobnym opóźnieniu premiery projektu. Zaledwie i aż miesiąc dłużej poczekamy zatem na kontynuację przygód w świecie fantasy. Premiera nie 3 kwietnia, a 8 maja. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Dziś premiera drugiego, tym razem większego dodatku do świetnie przyjętego Assassin's Creed Origins, czyli The Curse of Pharaohs, który zabierze nas do Teb i skonfrontuje ze wstającymi z grobu faraonami. Naszym zadaniem jest zbadać tytułową klątwę i, jak to zazwyczaj mają bohaterowie, powstrzymać wszelkie zło. Plotki, ploteczki i przecieki dotyczące enigmatycznej wersji GTA 5 o podtytule Premium Edition. Zestaw ma zawierać sporą ilość dodatków, milion w gotówce, ekskluzywne mieszkanie, kilka biznesów czy zestaw broni. Serwis Kotaku podejrzewa także, że właśnie to wydanie będzie miało wkrótce zastąpić zwykłą pudełkową wersję. Ten odcinek dedykuję mojemu kotu Bajekowi. Z okazji dodatku do Assassin's Creed poszedł do kastracji.